Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z gry World of Warships. Tym razem Gneisenau, którego już widzieliście u mnie na kanale. Mam kilka bitew odłożonych. Gneisenauem już grałem no dość dawno temu, no, ale jednak nim grałem jeszcze. Moja tam znajomość bitew i ogólnie ogranie było mniejsze niż teraz, no ale gdzieś tam grałem, więc chciałbym te materiały, te bitwy, które wtedy uznałem za takie, z którymi się można z wami podzielić. Może nie dam jakieś epickie wyniki, ale zawsze coś. No już od Gneisenau jeden odcinek zrobiłem. Mówiłem, że mi celowanie na nim nie wychodziło za bardzo. Wiem, że UEA na przykład bardzo, bardzo sobie ceni ten okręt. Dla mnie on nie był zły, ale nie do końca się na nim odnalazłem. Nie chcę zresztą tego tematu poruszać ponownie, no bo już się na tym, o tym nagadałem w pierwszym filmie o Gneisenau. Zresztą mieliśmy nawet tę samą mapę. Z tego co kojarzę, tylko że tutaj mamy teraz lotniska. No i oczywiście, jak to było w czasach, kiedy ta mapa została wprowadzona, kij wie, jak płynąć i gdzie płynąć. Część popłynęła na A, ja sobie płynę na C, dlatego że po prostu tu się lepiej czułem z tej strony. Zresztą płyną jeszcze dwa pancerniki razem ze mną, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie i co uda się postrzelać, jaki będzie wyniczek, czy tę bitewkę uda się wygrać, czy też nie. Wykorzystanie samolotu, który zwiększającego zasięg, no ale celowanie fantastyczne. Szarni nie dostał. Płynę tutaj tym swoim Gneisenauem. York, chyba biorę poprawkę, nie wiem, czy nie za mała, zobaczymy. O, co tu się stało, że... Aha, dobra, mamy małego Freeza, przepraszam was. O, już, dobra, to lekkie problemy techniczne. Pewnie sprawdzałem, czy bitwa się nagrywa. Tak, nagrywała się. Poszły jakieś tamte strzały, ale niezbyt chyba dobre. Duża ilość przeciwników na wysokości KPG. Nie wiem. Kappa B. Co sugeruje, że przy C może nie będzie tak źle i będzie można spróbować w niego powalczyć. Jestem tutaj rzucony na ósemeczki, widzicie tripica. No, pancernik, który również lubi pójść na bliski dystans ze względu na 4 torpedy, które posiada na burtę. Ja mam tych torped 3. Ale torpedy to torpedy. Mamy przejęty punkt A, mamy przejęty punkt B. Dobre zagranie tutaj naszych niszczycieli. Leningrad, 8 km, oczywiście torpedy tam nie pójdą, nie dopłyną do niego, bo jest poza zasięgiem. Puściłem je raczej na takiej zasadzie, gdyby nagle chciał ostro odbić i płynąć w moją stronę. Ale raczej tego nie zrobi, bo będzie odbijał w drugą stronę. No ale i tak za bardzo nie mam w kogo tych torped puszczać, więc póki co żadnej tam straty nie było. Na razie tylko ględzę i nic nie zrobiłem. Za to w moją stronę poleciały pierwsze strzały. Chyba się rozmyśliłem, żeby płynąć w stronę tego kapa. Teraz puszczam na ślepo znowu torpedy, gdyby ktoś tam miał wypłynąć. I zobaczcie teraz, ile leci tu samolotów. Dostałem z podwójnych torped, ale no tu jest dość mocne nagromadzenie naszych armat, więc te samoloty za bardzo sobie nie postrzelają, nie zrobią porządku. Już sobie poleciały, ja zużyłem oczywiście naprawiaczkę. Tu jeszcze kolizja z Bismarckiem. No, początek tej bitwy to jest patologia trochę. No ale trudno, no tak czasami się dzieje, kiedy leci lotniskowiec z samolotami. Tutaj kolegę przeprosiłem. Zdarza się i zobaczcie, Hatsuharu pojawił się znikąd. Puścił torpedy. Już się bałem, że ten Bismarck przeze mnie złapie torpedy, że musiał wytracić prędkość. Na szczęście skończył się zasięg. Tutaj akurat ja tego przeprosiłem. On tam napisał no problem, więc bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe zachowanie. Mamy przewagę kapów, mamy przewagę punktów. Teraz sobie tutaj płynie Cleveland. Ja jednak zdecydowałem się troszkę odejść od pierwszej linii.
Cleveland odchodzi. Dalej nie mam żadnych obrażeń. Ponad 5 minut. Ta bitwa pokazuje, jak bardzo właśnie jeszcze miałem problemy z ogarnianiem i tego okrętu i sytuacji. Tak naprawdę jestem bezużyteczny w tym momencie, bo ani nie robię uszkodzeń. Oczywiście ktoś tam próbuje we mnie strzelać, więc chociażby dzięki temu jakąś tam uwagę na sobie skupiam, ale powinienem tankować, powinienem robić uszkodzenia, a dopiero teraz gdzieś tam te pociski lecą w Nagato i tak jest, pierwsze po ponad 5 minutach, pierwsze obrażenia 3828. Ale Nagato się trochę odłączył od stada, jest ode mnie 11 km. Może to będzie ta pora, kiedy należy przyspieszyć, podpłynąć na krótki dystans. Nagato teraz odbija. Za prawie 5000 wpadło uszkodzeń. Nie udało się nam powalczyć o kapce. Ten pancernik, jeden z naszych, wpłynął ostro w kapa, ale raczej tam będzie miał ciężko się utrzymać. Jeszcze tam widzę, że lotnisko się nim interesuje. Drugi pancernik jest bardzo daleko przy kapie A, a teraz przeciwnik stara się nam odbić kapa B. Ładnie tutaj pokazał burtę. Troszkę nie do końca to celowanie było dobre. Cały czas tylko 8000 uszkodzeń. Trzy samoloty już zestrzelone, tak, to powinno zaraz dodać. W każdym razie, no jeżeli wzmocnimy tutaj trochę tą obronę, nawet cztery, tą obronę przeciwlotniczą, to tym modułem, to naprawdę nasz okręt potrafi sobie z tymi samolotami radzić. Nie ma tutaj co marudzić. Prawie 500 punktów już mamy zrobionych, a ja dalej pływam bez celu, bez sensu, w Czapajewa. No i tutaj akurat udało się w Czapajewa wbić cytadelę. Podbiło to moje uszkodzenia do 25 tysięcy. Cleveland teraz będzie chciał mnie tutaj podpalać. Już pierwszą sarwą mam dwa pożary, więc zużywam naprawiaczkę, trudno. Wystrzelenie, nie wiem, to jestem ciekawy, jak ta poprawka jest wzięta. Trafimy w Clevelanda, trafimy, ale za niewiele, tylko 1100. Jest i Dunkierka. Znaczy, Dunkierka była gdzieś, a tutaj mamy Scharnhorsta, więc moi mili, coś to oznacza? Scharnhorst, torpedy. I on, i ja. Ja mam większe działa, które robią większe kuku pancernikom, on ma mniejsze działa, które częściej strzelają. Strzelam teraz torpedy z prawej. Oczywiście tu mogłem zdecydowanie poczekać. No ale poszło to poszło. Tutaj jeszcze moje lotnisko lata. Pewnie będzie chciało coś zrobić temu Scharnhorstowi również. On się skupia właśnie na... Scharn się skupia na tym, żeby uniknąć torped od mojego lotniska. Pokazuje mi burtę. Za 3400 troszkę słabe, ale za to moje torpedy wchodzą i w tym momencie zrobiło się już 61 tysięcy. Dwie torpedy weszły, to jest potęga torped. O, idą torpedy też od niego w moją stronę, jedną pewnie przyjmę. Przyjąłem, zalanie mam, ale za 10 sekund już będę miał naprawiaczkę. To jest właśnie potęga torped. Też właśnie chciałem tę bitwę pokazać ze względu na to, jak długo nie miałem obrażeń, jak długo nic nie robiłem, a wystarczyła tylko opcja, że mogę wsadzić tam dwie torpedki czy coś i momentalnie uszkodzenia podskoczyły na tyle, że się już spłaciłem, więc to jest coś miłego na Gneisena, coś miłego na Scharnim. Oczywiście gracze już się nauczyli, że te okręty mają torpedy, więc nie jest takie to łatwe, jeśli chodzi o torpedowanie, jak jeszcze kiedyś. Teraz Cleveland za 5000 złapał. Ale no, torpedy umożliwiają nam podbicie sobie znacznie uszkodzeń, jeżeli tylko dojdzie do takiej sytuacji. Plus no, te okręty na siódmym tierze, kiedy rzuci nas na topkę i jest wiele piątek, to wtedy można sobie pograć, powalczyć, zrobić uszkodzenia. Tu puszczenie torped w przesmyk, od tak gdyby coś. I tak nie zamierzałem na tego tirpica wypływać.
Wymiana, on we mnie, ja w niego, ja teraz odchodzę, ale i tak złapałem potężnie, on również za 7600. To jest właśnie coś, co cechuje, o już Hatsuharu się tam na mnie czaił, to jest właśnie coś, co cechuje Gneisenau. Dużo, dużo lepiej radzimy sobie z, dużo lepiej radzimy sobie właśnie z pancernikami niż na szarniu. I zobaczcie, torpedy puszczone w ciemno, tak po prostu, że może tam ktoś będzie płynął. I Tirpitz się nadział jak dziecko, złapał dwie torpy. Do tego jeszcze jakieś uszkodzenia wpadły i z bezużytecznego pancernika przez ponad 5 minut zrobiłem się pancernikiem, który zrobił ponad 100 tysięcy. Wystarczyły 4 torpedy. Oczywiście nie wejdą wam 4 torpedy w każdej bitwie, ba, będą takie bitwy, w którym nawet w ogóle nie myślicie żadnej torpedy, bo nie będzie ku temu możliwości. Ale to jest ta sytuacja. To jest właśnie bitwa z kategorii, że czasami po złym początku idzie coś jeszcze ugrać. I takie puszczanie torped na ślepo, oczywiście, czy tam na zasadzie, a może wejdzie, sprawdza się bardzo rzadko, ale czasami się sprawdza. Jak ktoś jest nierozsądny, jak ktoś się nie spodziewa, że możecie coś takiego zrobić. Teraz odpływam od tej akcji, bo chciałbym troszkę HP-ków sobie odnowić, ponieważ Tirpitz stoi do mnie centralnie przodem. No to ja używam pocisków odłamkowo-burzących, ale jedna bateria na rufie powoduje, że za dużo tego strzelania nie ma. Teraz się odkręciłem, żeby mieć do dyspozycji większą ilość dział i miałem nadzieję na podpalenie. Niestety, niestety nie udało się. Przy tym nawrocie straciłem bardzo dużo hapsów. Tirpitz płonie, teraz został wykończony. My mamy już prawie 1000 punktów, więc bitwa się zaraz skończy. Ponad 100 tysięcy, nie jest to wynik rewelacyjny, ale jak widzicie, torpedy są naprawdę dużą, dużą zaletą na tych pancernikach i potrafią podnosić bardzo, bardzo ładnie wasze wyniki. Tak oto, moi drodzy, to była kolejna bitwa na Gneisenau, jeszcze tam chyba z dwie albo z trzy będą, w tym jedna z bardzo fajnym wynikiem expa. Prawie 105 tysięcy uszkodzeń zrobionych, 26 trafień w cel, 4 torpedy, 12 samolotów zestrzelonych, co pokazuje jednak potęgę tego. Jeśli chodzi o strzelanie do samolotów, 1621 punktów bazowego expa, czyli wynik dość przyjemny. Okazał się topowy, chociaż przez bardzo długi okres byłem bezużytecznym okrętem. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. I tutaj też się to liczy. Z pożarów 89 uszkodzeń, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnych filmach z gry World of Warships i nie tylko. I zachęcam Was do przejrzenia playlisty z tej gry. Może znajdziecie tam coś, czego nie oglądaliście, co Was zainteresuje. Trzymajcie się, cześć!